Panie Wiktorze, zacznę od tego, że tutaj na początku książki, proszę mi wybaczyć moje bezgroły, ale jest taka postać, która się nazywa Tatuś własne zdanie mhm. i on ma zdanie na każdy temat. Jest bardzo wyrazistą osobą i mówi na przykład tak, oglądając telewizję: idioci barbarzyńcy, naiwni ludzie, niewolnicy sukinsyny syny. I ja, czytając sobie o tej postaci pomyślałam, bo że to straszne, ale ja czasem też bywam tatusiem własne zdanie. Wcale nie chcę nim być, ale jakby emocje zwyciężają nad intelektem i jestem tatusiem własne zdanie. Czy pan też bywa tatusiem własne zdanie, śledząc politykę na przykład? No, oczywiście. Mhm. E, właśnie zdanie to jest ta parodia na e, liberala. w ogóle nie tylko rosyjskiego, w ogóle. To znaczy liberal, demokrata, te takiego. Człowiek, który lubi prawdę, taką prawdę demokratyczną. I właśnie z tego zaczyna się książka, tak. kiedy ten pan e, e, w, właśnie zdanie mówi, e, to jest tak, jego tak. ludzie cał... ziściło ta, się, ta, 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 ziemia drży grom na niebie pop, spełniło się wielkie rosyjskie prorok. tak, tak, ta, 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 ta. I właśnie dlatego ludzie pytają, jak to mogła ma, mała dziewczynka to napisać, a ja mówię, że То есть з дур же тут написано же она то написала то есть перше кламства Дрешні. то так, так чонка есть написано przez ружова мыши No tak, właśnie, tak. No właśnie. Zresztą Mysz pod koniec książki mówi, jak tę książkę pisała, tak, więc plush. po prostu trzeba doczytać. E, to jest właściwie taka baśń, ale może raczej powiedziałabym, że to jest antybaśń, nie właśnie o dziewczynce, która mm. traci rodziców, oni toną, ona idzie do tego dna e, szukać ich. I, I to jest takie panoptikum, ta, e, ta przestrzeń. Chciałam zapytać pana, jak ona się zrodziła, w sensie skąd wziął się w panu. Że wyobrażam sobie skąd, ale proszę to powiedzieć: skąd wziął się ten pomysł na takie właśnie um, miejsce, na to miejsce, w którym się miesza wszystko ze wszystkim? Jest to raczej paskudne, raczej pełne takich dziwnych postaci. No i postaci literackich też, które nagle tam nam się pojawiają, prawda? Najróżniejsze. E, panu no, czy... się to przyśniło? Panu się to wyobraziło? Jak to było? No, może trzeba powiedzieć, że w tych legendach rosyjskich. ж jest легенда o м'і, który накічеєш, kiedy te татары ішli на Росію, то вtedyє jeszcze русь, то то te, местосто то пошло gdzieś на дно є'єра. Я собі вообраражаał, i coні там робі. <laughs> okay. Бо с jednej strony oni несталі татарów. Зна to znaczy, был такий рай сславянський, рай расійкі, але з другій стро страчили час. і це ты єш человек без часу. І це то є человек, где он ест не венце з скелетом, бо jużні то робіш шиско то робіш сам саму. Іказа, що мы естим барзе. Mocno przywiązany do, do tej definicji czasu. I właśnie tam w tej książce jest rewolucja, bo oni chcą wrócić się do czasów, bo wieczność to nie jest taka rzecz, która jest potrzebna dla ludzi. Ale z drugiej strony, ta, ta Marusia oczywiście ona szuka możliwości wró wrócić do miłości, mi tak, tak, wrócić do tak, miłości rodziców i e, okazuje się, że to jest nie, nie, nie tak proste. Nie, nie tak, wiadomo co trudniejsze, czy wiadomo, stworzyć co... czas, czy przywrócić miłość o, w pewnym sensie. Właśnie, <laughs> właśnie. z jednej strony to jest taka, anti -ba bardzo dobrze Pani powiedziała, antibajka o... Mm, Так свяче політична, бо там нене воєства. Бака політична. Але з другій страны тоє Бакомілоі. Якє трудний і відомий що, хто іпотце любі, бо те ойціво любит няню, тоні для ні. то естьміло пені часто сняння і Бауіє. Але жона, любе гітаістста,то у гіта структуриє такі тэрмінатор Шкегу. Іне для, мне запитано было в телевізі, а як Стаін для по Стаін то єдна гітайстає. Сталінг і Хітлер і дуже інна, которые вєдным. No człowieku właśnie, to może od razu tak do tego będę zmierzać, bo w którymś momencie bohater mówi do dziadka Mroza, i dziadek Mróz... Nie, ch ch chyba chodzi o to, że dziadek Mróz proponuje, że może kogoś tam zamrozić, na co bohater tak. mówi, no dobrze, ale jak ich zamrozisz, a po nich przyjdą jeszcze gorsi, tak? Czy coś takie, takie tak. zdanie się pojawia? Ja chciałam pana zapytać, czy Pan ma takie wyobrażenie, co może przyjść po tych, którzy są teraz? A pytam pana w przeddzień wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce, więc to pytanie naprawdę niesie ze sobą dosyć duży ciężar gatunkowy? No można powiedzieć, że naprawdę dzisiaj to, to nie są takie partii lewicy czy prawicy, to jest taki triumf, taki, taki wielki święta głupoty, no nawet taki epidem głupoty, które idzie z różnych stron. No my myśleliśmy no, na, na, na przykład, że uh, Anglia to, to jest... No, my no, też no, tak myśleliśmy. No, <laughs> I nagle on, i oni znowu chcą tego Brexitu. Tak. No to jest Szokujące. To, to już prze, po, po поружных ты дискуссиях о вен вен англіков 60 или там процентов французов голосу мадамлеп который есть на правда мадамов фашистска Ну и ну а на венх со соседей ну тут ситуация у нас ну и далее 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 потом ну и трамп и no потом ежели есть глупо я уважжу же метафора же есть эпидемия глупотыбен реальный глупоты то значит люди не читают люди не ведем кто они самбо они лепейвед ктото есть а айфоны девайсы, Але себе они не ведzą. i to значитdzieś там в афінах Греції 2000 для tem они видdziałали лепpiebieніż my, то to, to, to mm. jest деградацыя. Ну я не могу powieć, że деградацыя już do końcu пуjчи мо є що. Znajdą, ale... Jest Panu jakiś optymizm w ogóle, bo tak nie brzmi nie Pan nie zbyt. Wiem, zbyt... Ja, ja nie wiem. No to książkę jest no, no nie. Nie jest bardzo, nie bardzo jest bardzo optymistyczna. A, a propos tego samopoznania, to tutaj też oczywiście pojawia się figura inteligenta. I ja właśnie tak sobie myślę, że my w Polsce tego inteligenta co jakiś czas naprawdę chowamy do grobu, szczerze mówiąc, ten pogrzeb jest raczej skromny, ale za to wszyscy się na nim dosyć nienawidzą. Chciałam zapytać, jak się ma ta figura w Rosji? Czy, czy, czy trzymacie się jeszcze? Mocno. Nie, no to tam też w tej książce napisane, że Marusia myśli, że co, to co jest inteligencją, co inteligentnie mówi, że jakiś taki postać, który już zastarzało. Zosta tak, już jakaś taka istnieje. z przeszłości w ogóle, przeszłości, tak, tak, tak. To tak, to prawda. To samo jak ona mówi, że co to jest Związek Radziecki. A to to, to to z czasów dinozaurów, no to to samo. No, ale to chyba ale przyszli nie. Przyszli nowi dinozaur. No właśnie, no właśnie, właśnie. Nie wiadomo, czy nowe dinozaury nie są straszniejsze od tych. Nie, nie. To, tam byli tak straszne dinozaury. U nas to by. U Co was. to dinozaur tak by... to masakreczny. U was to byli by takie dino... Dino... dinozaury. Jest soft dinozaur To prawda. To a prawda. u nas to były prawdziwe dinozaury. A przeczytałam gdzieś, że mówił Pan o tym, że z zdumieniem pewnym się dowiedział, że jak Polacy jadą do Niemiec, to się powoli stają Niemcami, że mamy taką zdolność w sobie do takiej no, aklimatyzacji, jakiejś takiej, do takiego wejścia w inną kulturę, co jest ciekawe, ale podobno Wy tak nie umiecie. I teraz moje pytanie jest takie: czy to nasza tożsamość jest taka słaba? Czy też wasza jest taka mocna, a może to w ogóle nie o to chodzi? Nie, to jest różnica w mentalności, bo um, ja uważam, że kontakt pomiędzy Polakami i Niemcami jest bardzo mocny. I, i, to, to, um, i jest taki, taki trochę kompleks tak. Pola Polaków, którzy chcą iść na jakieś inne. по e, цивлізационны и кеды там входом то они чешеши влане в немцах бо поля во Франции не, не барто часто рубище французам Але в немцах так он онгине Але россияне то запевне на цивіза это они несу e, еврочиками и они немо не, не на міграции в zginąć, ponieważ oni już przychodzą martwami. Taki. Ja, ja, byłem, ja byłem w Stanach Profesorem przez 4 lata i mogę powiedzieć, że ta, ta emigracja rosyjska to było jak, jak na cmentarzu. Jeżeli ktoś wyjeżdżał, gdzieś tam 1945 rok po, po wojnie, tak. to dla niego na życie skończyło się to wtedy. Ktoś tam, nowa imigracja hmm. żydowska, wtedy. To znaczy, nie ma kontaktu, ale już przychodzą z synami córki i już wtedy są prawdziwi Amerykanicy. Okay. To znaczy, to jest tylko taka ziemia, na której rosną nowe, nowe, nowe drzewa. No tak, Bardzo to jest. A u, u Was to, te drzewa mogą jakieś posadzić. To właśnie w Niemcy to on może dalej rosnąć. Czy Pan wierzy w europejskie wartości? Bo ta rozmowa jest strasznie pesymistyczna. Eee, ja jutro idę głosować, więc e, może niech mnie Pan jakoś tak wesprze na duchu. E, I w ogóle, co to dzisiaj znaczy europejskie wartości w tym świecie właśnie To jest kryzys wartości. To znaczy, no można powiedzieć tak, że e, Europę. E, Ж энерцыі своіх варто.варто былі здесь там. Я памят, яроббі мелым програм такі размову з bardzo чакавымі людьми наш веч. і я руіў тым размову з Вайом. і Вайдам авядал, że паля паляцыяшежылі войны, паневыш мелі, лі в вартощі каталіцкі і Ксціл зробіў дуже добрых жече Ну я заала Анджеві пові слухи помі Астатні раз был, 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 40 шутдобр ты былош там і тымышш вартощах європейкихх ко а твоя цуурка і тут я забач он то есть інер, то зна то зна і маціє що бендзіна, то що tent samoху jedzie, Але то грі тамє sta станцыя бен. Tak, nową, ja Będzie wiem. drogo bardzo. Czy będzie drogo, to. W ogóle nie będzie. Czy będzie drogo, to w ogóle nie będzie nami. Świetnie. No to bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Naprawdę pokrzepił mnie pan. Literatura nie zawsze musi być od podnoszenia na duchu. Bardzo państwu polecamy różową mysz, antybaśń, antybajkę, bardzo nową dobrze książkę. Antybaj, bardzo dobrze nową to książkę to za... Wiktora Jerofijewa, która ukazała się w Polsce w przekładzie. Michała Jagieły. Bardzo dobry e, przykład. Tak, to jest też bardzo dużo zabawy językiem, więc, tak. więc naprawdę świetna no praca. No i w budownictwie jest też bardzo rozne. <laughs> bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy.